początek ilustracja. Jesteście gotowi na ilustrację? A wy tam w świętajnie, młodzież nasza, tak? Wielka część naszej wspólnoty, która jest bardzo młoda, jest obecnie na obozie w świętajnie. Młodzież ogołociła nas też technicznie, także ledwo się tutaj zbieramy, ale jakoś sobie dajemy radę. W końcu się tym tak nie przejmujemy, ale właśnie spora część naszej wspólnoty dzisiaj jest na Mazurach i tam nas oglądacie. W tej chwili rozumiem, że też jesteście gotowi już na początek, na tą ilustrację. Więc wyobraźmy sobie duży, obrotowy fotel przed wielkim, masywnym biurkiem w eleganckim gabinecie. To gabinet właściciela fabryki, który siedzi sobie właśnie w tym fotelu za wielkim biurkiem. Do gabinetu wchodzi jeden z dyrektorów, właściciel mówi do niego: no nie za dobre są te wyniki finansowe za ostatni kwartał, liczyłem na większe. Właściciel fabryki liczył na większe zyski, bo planował polecieć wraz z małżonką jakiś jeden z najpiękniejszych zakątków świata, by chłonąć nieskażoną przyrodę, ale wyniki finansowe fabryki stawiały tą wyprawę pod znakiem zapytania. Jakbyśmy trochę wysokie tony, gdzieś tam udało nam się to pasmo między 16 tysięcy a 20 troszeczkę obniżyć. No właśnie. No i dlatego powiedział do swojego podwładnego: liczyłem na większe zyski. Na to dyrektor: panie prezesie, produkcja musi kosztować, oczyszczalnia ścieków daje nam mocno po kieszeni, no ale musi. Na to właściciel ściszonym głosem: a może nie musi? Pomińmy oczyszczalnię i zrzućmy wszystko do rzeki, jak leci, tylko wie pan, w nocy. Do rana się rozejdzie i nikt się nie pozna. Ależ panie prezesie, to jest Wisła. Prezes odpowiedział: no dobrze, zastanowię się. Jaką decyzję podejmie ten człowiek? Jakie decyzje podejmujemy? Co popłynie Wisłą, a co popłynie przez nasze życie? Dzisiaj trochę o wpływie naszych decyzji, jakie podejmujemy. Temat serii, jak już tu Tomasz zapowiedział, jak doświadczać działania Boga. Patrzymy na różne postaci w Ewangelii Jana, jak one doświadczały Boga. A główną postacią dzisiaj będzie kobieta przyłapana na cudzołóstwie, czyli Ewangelia Jana 8, 8 rozdział. Przeczytajmy pierwszą część. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku, powiedzieli do niego: nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Kobieta podjęła pewne decyzje, dokonała pewnych wyborów. Chciała dostarczyć trochę ożywienia w swoje monotonne życie. Niestety w sposób raniący i niszczący wobec innych, a w rezultacie też wobec samej siebie. Małe jakieś tutaj techniczne... Bliżej mikrofon. Dzięki. Chciała to zrobić po kryjomu. Trochę jak ten właściciel fabryki w nocy. Ale sprawa wyszła na jaw. I ludzie stanęli przed pytaniem, co z tym zrobić, jak do tego podejść. Problem dotyczy każdego z nas, bo ludzie, których napotykamy, są jacy są, dokonują wyborów, jakich dokonują. Czasami te wybory są bardzo raniące, niszczące. No a czasami i my sami podejmujemy jakieś tam decyzje. I co mamy z tym zrobić? Jak mamy do tego podejść? Ci ludzie są nam
bliżsi lub dalsi, i stajemy przed pytaniem, jak reagować. Tamci ludzie, którzy przyprowadzili kobietę do Jezusa, mieli sprecyzowany pogląd, jak należy postąpić, czerpali ten pogląd od Mojżesza. Za takie przestępstwo była przewidziana w prawie Mojżesza kara śmierci. Bóg nakazał Mojżeszowi w taki sposób postąpić z ludźmi, którzy dopuścili się cudzołóstwa. Wykluczenie ze społeczności Izraela i to w najbardziej radykalny z możliwych sposób. Pytanie, jakie powstaje? Bardzo ważne pytanie. Na ile tamci ludzie odczytali nastawienie Boga do człowieka, które przedstawiali? A odczytali w ten sposób: ponieważ jesteś zły, nie chcę mieć z tobą nic do czynienia i dlatego zostajesz wykluczony. Czy tak Bóg odnosi się naprawdę do człowieka? Oto jest pytanie. To prawda, że Bóg nakazał Mojżeszowi takie rozwiązanie, ale tu nie chodziło o odniesienie Boga do człowieka. Tu chodziło o mniejsze zło, sposób na uniknięcie postępującej degeneracji, prowadzącej w końcu do zniszczenia tamtej społeczności ludzi. Chodziło o to, że w dziedzinie moralności ludzie wykazywali się takim lekceważeniem zasad nadanych przez Boga, że gdyby ten negatywny wzorzec nie został zatrzymany, bardzo szybko inni poszliby za tym i podstawowe międzyludzkie relacje uległyby zniszczeniu. To są takie siły targające człowiekiem, a jednocześnie człowiek ma tendencję lekceważyć negatywne skutki, że bez radykalnych środków niszczący wzór rozprzestrzeni się jak ogień i już wkrótce nie będzie co zbierać. Stąd radykalne zalecenia dla Mojżesza. Ale teraz religijni przywódcy biorą tą sytuację wyboru mniejszego zła i tworzą z niej obraz Boga, że Bóg z ludźmi, którzy dopuszczają się takich czynów, nie chce mieć nic wspólnego i przekreśla ich. Więc oni też przekreślają i to najlepiej przez ukamienowanie, wykluczają ze społeczności narodu. Kamienie czekały w pogotowiu. Pewnie kobieta nie dożyje wieczoru, tak sobie nagrabiła przez wybory, jakich dokonała. Za chwilę się przekonamy, co się stanie, ale zatrzymajmy się tu na chwilę i pomyślmy o wyborach, jakich dokonujemy. Niekoniecznie złych, wyborach w ogóle. Nie będę ukrywał, że pewna sprawa ostatnio bardzo mocno mnie zajmuje o każdej porze dnia, a też często o drugiej w nocy, trzeciej. Jest to ta dziedzina obszarem też wielu wyborów, które muszę dokonywać, nad którymi trzeba mocno się zastanowić. To jest sprawa naszej sąsiedniej działki, tam za tym pasmem drzew, na której ma powstać wkrótce wiele apartamentowców, ale mogłoby powstać coś innego, co mogłoby trochę w inny sposób służyć ludziom. Sprawa mocno dotyczy przyszłości. Co tutaj będzie na wschód od Cołek? Gdzie będzie właśnie wschodziło słońce i co będzie je zasłaniało? Więc pozwólcie, że powiem parę słów na ten temat. Chociaż ktoś z was może pomyśleć, czy niedzielne przedstawianie Bożego Słowa jest akurat najlepszym czasem na to, miejscem, by o tym mówić. Ktoś może pomyśleć, mnie to nie interesuje. I to jest dylemat. No patrzcie, ile dylematów jest do rozstrzygania. Praktycznie co chwilę. Bo jest pewien problem w naszej wspólnocie, która
liczy kilkaset osób, to deklarowane zainteresowanie problemem sąsiedniej działki jest bardzo wysokie, a ten dotychczasowy sposób komunikowania, czyli przez maile, bardzo mało skuteczny. Niektórzy mówią, ale kto tam czyta dzisiaj maile, no zwłaszcza takie dłuższe, co mają trzy linijki. I co mam zrobić? Poradźcie mi, co mam zrobić? Nie mogę też dopuścić do zlekceważenia większości. Sytuacja bez wyjścia. Chyba, że wykorzystam trochę tą okazję, to nasze wydarzenie i tą prezentację, by parę słów o tym powiedzieć. Więc proszę, aby ci, którzy chcieliby to słyszeć wyłącznie o duchowych treściach, by zaakceptowali trochę tą potrzebę większości i też to polubili. Jest to też w końcu kwestia waszego wyboru. Najważniejszą kwestią jest rzeczywiście duchowy wymiar, Królestwo Boże. Jezus mówił ciągle o Królestwie Niebieskim, panowanie Boga w sercach ludzi. I nasze wybory w sprawach ducha to najważniejsze wybory, ale przecież sprawy ducha zawsze zazębiają się z materią. Żeby dać przykład, wyobraź sobie, że jesteś kimś, kto właśnie dowiedział się, że tu u nas w COEK, w naszej wspólnocie, można czegoś ciekawego dowiedzieć się w sprawach ducha. Jest niedziela, zbliża się 17, wbijasz w nawigacji listopadowa 108 i jedziesz, przyjeżdżasz tutaj, ale wszystkie miejsca parkingowe zajęte. No nie dzisiaj, tak, bo są wakacje i większość jest gdzie indziej. Ale widzisz, o, przy wejściu jest jedno wolne miejsce. Parkujesz zadowolony, ale gdy już wysiadłeś z samochodu, słyszysz, jak ktoś woła do ciebie z daleka, halo, proszę tu nie parkować. Chociaż jak pamiętam, ten zwyczaj zostawiania paru wolnych miejsc przy wejściu wziął się właśnie z tego problemu, że pewne nowe osoby nie mogły znaleźć miejsca i rezygnowały i chcieliśmy pomóc, ale później oczywiście o tym już nie pamiętamy. Proszę tu nie parkować. No i myślisz sobie, to chyba nie ten adres, pod którym znajdę odpowiedzi na moje życiowe dylematy, a pojadę sobie do sfery, napiję się kawki, pomyślę o życiu. Ale za tydzień, no łatwo się nie poddajesz. Postanawiasz przyjechać wcześniej. Przyjechałeś wcześniej, jest jedno wolne miejsce. Parkujesz zadowolony, ale gdy wróciłeś do samochodu, bo już musiałeś wracać, dzieci zostały bez opieki, widzisz, że twój samochód został zastawiony przez inny pojazd i nie możesz wyjechać. Zdarzyło ci się to po raz pierwszy w życiu, bo na wszystkich innych parkingach w Bielsku jest to nie do pomyślenia, żeby ktoś kogoś zastawił. Poczułeś się jak w pułapce, no czekasz cierpliwie pół godziny. Gdy przyszedł nieśpiesznie właściciel pojazdu, mówisz delikatnie, że to chyba nie w porządku, ale ten z kolei oburzony, przepraszam, ja tu jestem u siebie i nikt mi nie będzie mówił, gdzie mam parkować. Tylko jedna myśl pociesza ciebie w tej sytuacji, że za chwilę stąd odjedziesz i już nigdy tutaj nie wrócisz. Oczywiście sytuacja jest całkowicie hipotetyczna, wydumana, z bardzo małym prawdopodobieństwem zdarzenia się. No za często nie jestem na parkingu o tej porze, ale tak czy inaczej zazębia się z naszą tezą, że możemy mieć wpływ na przyszłość i na sprawy ducha również przez materię. Bo gdybyśmy w tym miejscu tam, na tej sąsiedniej działce zrobili sobie większy parking, a może coś innego, może raczej coś, co pomoże ludziom w sprawach zdrowia, starości, a może na początek jednak właśnie ten amfiteatr, który nam się marzy, zwłaszcza, że prawie nic nie kosztuje, a mógłby przyciągać ludzi do słuchania o wieczności. Tego jeszcze nie wiemy, ale ktoś może pocieszać się. Tego dylematu nie będzie, jeżeli po prostu tej działki nie pozyskamy.
Dzisiaj mówimy o naszych wyborach życiowych i też o naszym w takim razie zainteresowaniu przyszłością. Jaki wpływ na przyszłość będą miały nasze wybory? Jezus powiedział, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy, chybia celu. Możemy mieć wpływ na przyszłość i jesteśmy zachęcani przez Boga, żeby interesować się przyszłością i trochę poczuć się za nią odpowiedzialnymi w swoich osobistych sprawach, no i też we wspólnocie z innymi ludźmi. Więc jeśli chodzi o ten nasz dylemat, każdy z nas może wyrazić zainteresowanie przyszłością na kilka sposobów. Jednym z nich jest coś, co nazywamy murem modlitwy. Możesz zadeklarować swoją codzienną modlitwę o tą sprawę i możesz dać o tym znać nam. Wtedy umieścimy tą deklarację w formie niebieskiej takiej cegiełki na wirtualnym murze modlitwy. Tak dla ogólnej zachęty. Ten właśnie mur już jest już budowany na naszej stronie internetowej. Tam jest taki nowy dział o nazwie Scena, nowy przycisk. I tam też jest 10 tematów do modlitwy. Możecie je zastosować. Oprócz osobistej modlitwy, także do modlitwy w małych grupach podczas tych wakacji, również tam na obozie w Świętajnie. Możesz też wbić w przyszłość swoją szpilkę w postaci właśnie takiej deklaracji comiesięcznego ofiarowania przez 3 lata. Ktoś powie, no trudne, ale ta najmniejsza szpilka to równowartość mniej więcej 2 kaw w kawiarni lub 2 porcji lodów, no ale można też wmurować cegiełkę, a to już jest porządny obiad z rodziną, by trzeba było poświęcić. Co oznaczają te cegiełki i szpilki, to też na naszej stronie internetowej pod przyciskiem Scena. Zainteresuj się przyszłością, możesz mieć na nią wpływ. Póki co kobieta, o której dzisiaj czytamy, wywarła wpływ na swoją przyszłość, do tej pory bardzo negatywny. Zobaczmy, co się działo dalej, dalszy ciąg historii z Ewangelii Jana 8. Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca po środku. Religijni przywódcy zwrócili się do Jezusa z pytaniem, co myśli o tym sposobie reagowania, jaki podali. A Jezus zamiast odpowiedzieć, schylił się i pisał po ziemi, na pierwszy rzut oka zamiast, ale tak naprawdę to była jego odpowiedź. Jezus miał do czynienia z ludźmi, którzy bardzo dobrze znali Stary Testament, pisma Starego Testamentu i wiedzieli, co oznacza gest pisania po ziemi. Z pewnością zorientowali się, że Jezus w ten sposób wskazuje na pewne miejsce w Księdze Jeremiasza 17, to jest właśnie to miejsce. Nadziejo Izraela, Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni. Ci, którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej wody Pana. Jezus zwrócił uwagę tamtych ludzi właśnie na te słowa. Ci ludzie, którzy oddalają się od Boga jako źródła żywej wody, jako źródła swojego szczęścia, będą zapisani na ziemi. Oni przyprowadzili kobietę przyłapaną na grzechu,
A on im pokazuje, na czym polega istota grzechu. Grzech to odwrócenie się od Boga jako źródła żywej wody, czyli źródła mojego szczęścia i satysfakcji w życiu. Grzech to szukanie szczęścia gdzie indziej, niż tam, gdzie to szczęście naprawdę jest, czyli w Bogu. I człowiek dokonuje w swoim sercu wyboru, opuszcza Boga jako swoje źródło szczęścia i szuka gdzie indziej. W najróżniejszy sposób. A więc Jezus przez to postawił im proste pytanie, czy to nie wy także opuściliście Boga i szukacie szczęścia w czymś innym? Kobieta została przyłapana na cudzołóstwie. Dlaczego tak wybierała? Bo jej serce było oddalone od Boga jako źródła szczęścia. Nie czerpała pełni życia od Boga, opuściła Boga. I to jest główny problem. Serce oddalone od Boga, szukające szczęścia, satysfakcji, treści życia gdzie indziej. Bo człowiek nie wierzy, że przyjaźń z Bogiem to jest wszystko, czego potrzebuje. To jest źródło jego szczęścia. Człowiek nie wierzy, że w przyjaźni z Bogiem jest źródło szczęścia jak krystaliczna woda. Woli odwracać się w stronę innej wody, niestety mętnej, nieczystej, brudnej. Kobieta miała chybiony sposób na szczęście i też taki w tamtych czasach bardzo mocno społecznie naganny. Ale czy przeciwnicy, no dzisiaj też, nie tylko wtedy, ale czy przeciwnicy Jezusa byli lepsi od niej? No, mieli trochę inne sposoby, może mniej społecznie naganne. I gdy Jezus powiedział, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień, chętni do rzucania kamieniami odeszli. I sprawa wydawała się zakończona, ale Jezus miał jeszcze coś tej kobiecie ważnego do powiedzenia. Przeczytajmy ostatni odcinek. Wówczas Jezus podniósł się, rzekł do niej, kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła, nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus, i ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Jezus powiedział, ja cię nie potępiam. On pokazał przez to, jak Bóg naprawdę odnosi się do człowieka. Bo co to znaczy potępiać? Pomyśleć, nie chcę być z tym człowiekiem, bo jest za bardzo zły, żeby być ze mną. I dlatego najlepiej, jakby trafił do piekła. Tam jest miejsce dla takich ludzi. Jednak Jezus powiedział, ja ciebie nie potępiam. Ludzie znajdą się w piekle nie dlatego, że Bóg chciał ich tam umieścić. Znajdą się z innego powodu. Jakie jest podejście Boga do człowieka, nawet gdy ten odchodzi od Niego najdalej, jak można odejść? Możemy to zobaczyć w wielu miejscach Biblii, ale jedno miejsce szczególnie zasługuje to na uwagę, bo posługuje się właśnie cudzołóstwem jako ilustracją. Jest to Księga Ozeasza. Ta księga jest właśnie o tym. I tam Bóg posługuje się obrazem właśnie cudzołóstwa, który pokazuje stan narodu, tak? Problem wybranego narodu. Izrael był jak niewierna żona. Czyny ludzi były bardzo złe. I ludzie zasłużyli sobie na coś, co w ten sposób jest opisane w Księdze Ozeasza, drugi rozdział. Zobaczmy.
Ona bowiem już nie jest moją żoną, a ja już nie jestem jej mężem. To jest to, na co ludzie zasłużyli. A jednak postawa Boga jest następująca. Oto zbitka fraz z reszty drugiego rozdziału Księgi Ozeasza. I zobaczmy tam, jak Bóg odnosi się do ludzi przyrównanych tutaj do niewiernej żony. Bóg mówi, dlatego chcę ją przynęcić i mówić do jej serca. I stanie się w owym dniu wyrocznia Pana, że nazwie mnie mąż mój i poślubię cię sobie znowu na wieki. Poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Zlituję się, powiem, ludem moim jesteś, a on odpowie, mój Boże. Czy Bóg lekceważy grzech? Nie, jest świętym, doskonałym Bogiem, pragnie świętości, ale na tym tle jeszcze bardziej widać, jaką ma postawę wobec grzesznego człowieka. Nie odrzuca go. Pragnie z nim być. Pragnie, by człowiek rozwiązał problem grzechu. Jak zdradzony mąż czy zdradzona żona ma prawo powiedzieć, nie chcę mieć z tobą nic do czynienia. Ale jednak tak nie robi. Z niezmienioną siłą pragnie z nim, z nią być. Tak jak Jezus powiedział do tej kobiety. I ja ciebie nie potępiam. To znaczy, nie odrzucam. Chcę z tobą być. Ale idź i od tej chwili nie grzesz. Teraz jest to twój wybór. Nie ograbiaj się dłużej ze szczęścia. Taki jest obraz Boga, który Jezus pokazuje. Dlaczego więc niektórzy pójdą do piekła? Czy dlatego, że Bóg pragnie ich tam zobaczyć za to, jacy są? Oto słowa Jezusa z trzeciego rozdziału Ewangelii Jana, które mocno to podsumowują. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło. Dlaczego niektórzy pójdą do piekła? Bo taki jest ich wybór. Kochają ciemność, a nie światło. Bóg chciałby widzieć ich gdzie indziej. Bóg zrobiłby wszystko. Zresztą zrobił wszystko, by mogli być gdzie indziej. Oddał swojego Syna, ale oni bardzo tego nie chcą. Jak to wszystko ma się do nas i do naszego odnoszenia się, odniesienia do innych ludzi? Ludzie postępują, jak postępują. Wybory, jakich dokonują, bywają wyjątkowo raniące. Jak w przypadku tej kobiety, której wybory z pewnością kogoś raniły, coś niszczyły. Ludzie nam bliżsi lub dalsi. I stajemy przed dylematem, jak reagować. Co z tym zrobić? Jezus pokazał niezwykły sposób podejścia, łączący przygarnianie z niepobłażaniem. I my tak możemy, tak to łączyć. Przygarnianie z niepobłażaniem. Może przeróbmy ten temat na przykładzie przyjaźni. Jeżeli Bóg zmienił twoje serce i moje, także wypełnił je miłością na wzór Jezusa, to jeśli ktoś jest moim przyjacielem, ale jednocześnie nie jest wobec mnie w porządku i jest interesowny, coś kombinuje, nie jest lojalny, ciągle musi na mnie zarobić,
Może chce mnie wykorzystać, może chce wybić się moim kosztem. A może jest takim zazdrośnikiem i każdy mój sukces przyjmuje bardzo nerwowo, z niechęcią. Może nawet mnie zdradził i mówił na mnie niesprawiedliwe rzeczy. To chociaż jest mi z tego powodu przykro, to jest mój przyjaciel. Nie chcę, by przestał nim być i nie chcę przestać z nim być. To, że taki jest, to on sam siebie ograbia. Szkoda, sprzyjaźni ze mną, ale czy powiem, nie chcę takiego przyjaciela? No tak, będziemy sobie wybierać tylko tych idealnych przyjaciół, którzy nas nigdy nie zawiodą, czyli praktycznie pozostaniemy samotnikami. To mój przyjaciel, chcę z nim być bez względu na wszystko. Może będzie trzeba czasem postawić wyzwania, powiedzieć, nie możesz tu być, bo ten lekceważący wpływ, wzór lekceważenia, żeby się nie rozpowszechnił, by ratować innych, ale postawa w sercu jest cały czas taka sama. To mój przyjaciel. Ty wiesz, co on zrobił, co on na ciebie mówił. Okej. Ale to jest mój przyjaciel. Chcę z nim być bez względu na wszystko. Na tym polega miłość. Jest gotowa znosić niewygody. Na tym polega miłość Boga. Bóg taki właśnie jest. Jednak można połączyć przygarnianie z niepobłażaniem. Bardzo pragnie Bóg być z tobą i ze mną, niezależnie od tego, co zrobiliśmy, jacy jesteśmy. Ale zawsze warto zwrócić się w jego kierunku i jego wybrać jako źródło szczęścia, bo inaczej sam siebie ograbiasz. Dlaczego warto? Bo Bóg jest jedynym niezawodnym źródłem szczęścia. Przyjaźń z Nim to jak krystalicznie czysta woda na ścieżce, którą On nam wyznacza. Wszystko, co oddalone od tej ścieżki, zawiedzie i pozostawi okaleczonym. To wszystko inne jest jak brudna woda. Zobaczmy jeszcze przez chwilę, co pisze o tym z kolei Piotr apostoł. Jaki wpływ mają na nas pewne wybory, jakich dokonujemy w dziedzinie, o której dzisiaj szczególnie mowa, w dziedzinie moralności. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Umiłowani, proszę, abyście jak obcy i przybysze powstrzymywali się od cielesnych pożądań, które walczą przeciwko duszy. Jest tutaj mowa o decyzjach, jakie w życiu podejmujemy odnośnie cielesnych pożądań dotyczących moralności. I może zastanawiamy się, jaki te wybory mają na nas wpływ. Zajmowanie umysłu cielesną pożądliwością, jaki ma wpływ? Jaki? Walczy przeciwko duszy. To znaczy, Duch Święty nie chce działać w takim środowisku, w takim umyśle. Dlatego warto powstrzymywać się od tego, od napełniania swojego życia cielesną pożądliwością. Powracając do ilustracji fabryki i tego fabrykanta, to jest tak jak wlewanie ścieków do rzeki, zabrudzenie swojego życia, można powiedzieć, że warto powstrzymywać się od napełniania swojego życia cielesną pożądliwością. Jest lepsza ścieżka, zarezerwowanie tego dla małżeństwa. Warto swoje pragnienia w tej dziedzinie poprowadzić najlepszą ścieżką, którą Bóg przewidział, na której będzie najwięcej spełnienia, maksimum seksu. Będzie tak wtedy, kiedy zostanie to zarezerwowane dla małżeństwa.
To oznacza interesowanie się płcią przeciwną z tą tylko wizją, że szukam nie zabawy, nie rozrywki, nie wykorzystania, nie urozmaicania swojego nudnego życia, ale szukam przyszłego współmałżonka, bo ta ścieżka oznacza maksymalne spełnienie w tej dziedzinie. Natomiast rozmienianie się na drobne oznacza takie też spełnienie. Rozmienione na drobne pozostają drobniaki. Może jesteś dzisiaj w tej dziedzinie jak czysty, biały kawałek materiału. Mówię tutaj też do naszej młodzieży wspaniałej tam na obozie w Świętajnie. A może tam troszeczkę przyplamiony. Ktoś może tutaj się oburzyć. Nie zgadzam się. Trzeba mieć nowoczesny, postępowy pogląd na temat seksualności. Może i nowoczesny, i może i postępowy, ale co z tego, skoro zrobi z tobą coś takiego, że twoje poczucie szczęścia i spełnienia będzie raczej obrazowała, no, taka może brudna ścierka, może nieładnie pachnąca, niż biały kawałek materiału. Jakie maksimum seksu jest lepsze, jak biały kawałek materiału, czy jego przeciwieństwo, z którym trzeba będzie może się chować w nocy. To są nasze życiowe wybory, bardzo trudne, jest to ogromna siła, która w nas jest, ale przynajmniej wiedz, jaka jest mądrość Boża. Nie rozmieniaj się na drobne, lecz pragnij spełnienia według mądrości Boga, bo to On stworzył tą sferę naszego życia i On ma najlepszą instrukcję i ją uznajmy za najlepszą i postępową, niezależnie od tego, co sobie pomyślą nasze koleżanki i koledzy. Jednak niezależnie od tego, jakie były i są nasze życiowe wybory i kto jak się z tym czuje, Jezus pokazuje dzisiaj przez ten fragment Ewangelii Jana skorygowany obraz Boga, prawdziwy. On chce być z każdym z nas, chce, byśmy przez poznanie Go i zaufanie doświadczyli usprawiedliwienia, oczyszczenia, poczucia bycia ubranym białą, czystą tunikę, niezależnie od przeszłości. Abyśmy tak się też czuli, abyśmy czuli się zwycięzcami, niezależnie od tego, jaka była przeszłość. Problem jest po naszej stronie, gdzie szukamy szczęścia. Doceńmy przyjaźń z Jezusem. To jedyne prawdziwe źródło szczęścia, fundament. Więc osobiste pytanie, czy Bóg jest naprawdę dla mnie źródłem szczęścia i spełnienia? Drugie ważne zastosowanie to nasze odniesienie do innych ludzi, byśmy stawali się podobnymi do Boga w tym odniesieniu do innych ludzi, byśmy taką przyjaźń mieli wobec ludzi wokół nas, bezwarunkową akceptację, nie potępiając, czyli nie chcąc, nie chcieć mieć z ludźmi nic do czynienia. Co z tego, że jesteś egoistycznym draniem? Ja i tak jestem twoim przyjacielem i chcę być z tobą. Bóg pragnie uczynić nas podobnymi do Jezusa, mistrzami przyjaźni. Byśmy nie tylko sami skorzystali z tej bezwarunkowej miłości Boga, ale też obdarzyli nią ludzi wokół nas, by zobaczyli prawdziwy obraz Boga. Niech ludzie zobaczą tą miłość Boga w nas. To są wybory, jakich dokonujemy w życiu, dotyczące przyszłości i możemy dobrze wybierać, będąc prowadzonymi przez Ducha Świętego dla Bożej chwały.
Czysta woda, krystaliczna woda zamiast ścieków. A więc gdziekolwiek jesteście i gdzie jeszcze się w te wakacje wybierzecie, życzę, byście te najlepsze ścieżki odkrywali. Niech was Bóg bezpiecznie prowadzi.